dzisiejszym odcinku Stick War 3 znowu połączymy siły razem z Admirosem i spróbujemy pokonać tryhardów, bo tu na pewno są tutaj jakieś typy. Siema, Admiros w ogóle. Cześć, siema. Witam, witam. I jaką masz talię? Bo specjalnie nie mówiliśmy sobie. No, co tam masz? O! A ja mam, powiem ci tak, ja mam jedną jednostkę do ataku. Łucznik. Idealnie. Idealnie, no także połączymy swoje siły. Jeżeli oni będą mieli łuczników, to ja mam tarczę na łuczników. Też. O, więc okay. No, to będzie naprawdę spoko. Weź, powiedz, aha, dobra, zombiaki już twoje biec, idą już? Biec? Tak, dobra, tak, tak, lecimy po prostu. Musimy przejąć jak najszybciej środek. A co jeśli oni nie ogarniają gry i dopiero się uczą? A też mają zombie. No, także, o, gościu steruje, nie, to są, Admiro, to są jakieś ultra tryhardy. Nikita, on sterował jednostką. Jakiś. Admiros, czy chcemy ich od razu napieprzać od samego początku i atakujemy? Nie, troszkę się rozbudujmy, wiesz? Dobra, okej. Okay, brońmy środka i wiesz, poczekajmy, zobaczymy co oni zrobią. Zombie się pojawił mój. Ej, ale skąd? Aha, dobra, ja mam tego. I mój też. Nie ze środka chyba. O, nie? idzie nie pierwszy zombiaczek. Ale dobrze, jak najwięcej łuczników muszę mieć. Pięknie, ty będziesz mięsem armatnim, a ja będę po prostu ich nawalał. Jakim mięsem armatnim? No, zombie są takim mięsem armatnim, nie? Tak troszkę. Nie, ej, Admiros, oni nie ogarniają. Ja ich atakuję. Nic nie zrobili. Dobra, tak. to ja też. No, coś tam pobiję. Aha, atakują. Ale mają jaki pomnik mają ładny. Co jest? O kurde, no kupili sobie za ten, za diamenciki. O. Ej, ale kontra jest na tych, na zombie. To jest spowalnianie ich po prostu, cały czas. No i tak są wolne, to ze spowalnieniem to jeszcze gorzej dla nich. O, dobra, odpaliłem sobie fajnego buścika. Mhm. Że strzelam po prostu szybciej i... Trzeba im, Admiros, jak najwięcej robotników rozwalić. Ale oni nic nie mają. Wiem, i to jest piękne. W oni końcu już wygrywamy w grze z jakimiś osobami, które pierwszy raz pewnie grają w tą grę. Nie no. Oj. Teoretycznie moglibyśmy wycofać i... Ale po co? O, no nie, no możemy w sumie ich niszczyć. No. No. W ogóle jedna osoba się już poddała, taka ciekawostka. A nie, nie poddał się. Sam. Nie, miałem informację, że się poddał, ale z drugiej strony, no cały czas oni biją. No. Ej, ta taktyka jest OP, Admiros. Coś tam biją, ale no średnio im to idzie, powiem szczerze. Tak, więcej. I tutaj buścik. I jeszcze, piorunków nie mogę. Tarczę mogę odpalić na twoje jednostki, żeby no, te twoje zombiaki nie dostawały. Jeszcze tam paru ich jest, ale już są na wyczerpanie. No, ale dobrze, bo on w ogóle postawił bohatera ten żółty. No i poddali. Jeju, to był najszybszy mecz. Ezwin. No, ale teraz wiesz, teraz będzie karma i zostaniemy dość mocno pokarani. Ja od razu klikam play, bo nie zmieniasz armii. Nie, zostaję przy tej, ta jest no, spoko. Ja bym poleciał tą armią, ale spoko wyszło. Jak szybko zajęliśmy środek, to naprawdę dobrze to ten, dobrze to się prezentuje. O, i od razu... Wydaje mi się, że ten trzeci nick, o ten tutaj widzowie, to jest bot jakiś. Ten Debonair Sardines. Albo po prostu jakiś zwykły. Ciekawe. No właśnie, nie wiem, bo taki od razu kojarzy mi się z jakimś botem. Albo po prostu z gościem, który nie zmienił nicku. A ten drugi gość, co ma 04 coś tam, to nie bot? Nie, to na pewno nie jest bot. To jest jakiś test pro gracza, Miros. Nie wiem, czy wiesz o tym. Ja bym powiedział, że jeszcze bardziej bot. Nie. To jest niemożliwe. Dobra, ja już lecę na środek. Z jednym łucznikiem. No! Dobra, to ja też wysyłam zombiaków, niech biegną. No, nie biegną, no, łucznik jest troszeczkę silniejszy, nie? Mimo wszystko. Znaczy silniejszy, szybszy. Dobra, 270. Cyk, goldzik i cyk. Czy powinienem postawić dwóch pracowników? Kurde, to jest tyle. O, przybieg, 0415, 1451. Dobra, on kajtuje. Potem jest. To nie jest bot, ty! Bije mojego zioma. Przewrócił ci łucznika. Ej, pomocy, Admiros. Dobra, przejęliśmy. Biegną już moje. Ale widziałeś, nie? Tutaj dużo osób przejmuje ten, przejmuje te postacie swoje. Bo to jest, no bo na telefonach grają. No tak, pewnie. No. Inaczej, oni grają tak, jak się powinno grać w tą grę. To jest to, dobra. Złoto. Ja już drugiego łucznika wysyłam, ale ty, powiem ci, że zarąbistą masz tą armię zombie. Bo dosłownie już chwila, mam moment. Czterech. No, już pięciu. Sześciu, no, cały czas tworzę kolejnych. Siedmiu, ośmiu, dziewięciu, dziesięć już zombie jest. No oni są bardzo tani też, więc też szybko to idzie. No tak, dlatego tych łuczników, wiesz, ja po prostu nawalam sobie z tyłu, ty, no, ty tankujesz, że tak powiem, dobra, jeszcze buścika sobie odpalę na moich pracowników, dobrze, żeby szybciej kopali. I moglibyśmy, powiem ci tak, moglibyśmy zobaczyć, co się dzieje. Znaczy, ja rzucę okiem i zobaczę, co oni mają w ogóle. A mogę jednym na przykład przejąć kontrolę zombiakiem? Przejmij kontrolę, o. Oj. No, możesz być jednym zombiakiem. Tylko, że ja steruję myszką wszystko, bo na emulatorze. To inaczej. Powiem ci, że możemy mieć mały problem, Admiros. Bo mają latającego takiego typka.
Aha. Idę. Właśnie widzę. Dobra, więcej łuczników potrzebujemy. Au, au! No, ja bym potrzebował. Au, padłem. No. Nie ma zombiaka. Nie wiem, czy to był, wiesz, dobry pomysł, nie? Żeby coś takiego robić. Dobry, dobry. Dobra. O, leci jeden typek. Moje zombiaki nic nie zrobią. Tak, właśnie wiem, dlatego ja muszę tutaj. Pyk, pyk. Ale dostaję slowki i może się uda go zabić? No, dawaj, lecą, dawaj. Lecą te strzały? No, no, no. Dobra, jest, udało się go zestrzelić. Ej, w ogóle oni... Aha, on wycofał wszystkie jednostki, ten gościu. Dobra. Czemu? Nie wiem, ale dwóch moich łuczników właśnie padło. Ciekawe, ale ja już spokojnie tworzę też jakby moje zombiaki, co będą trucizną rzucały. O, właśnie. Te lepsze takie. O, one się przydadzą też. I mam już podziemny tunel, więc powinny się respić. No, i ten podziemny tunel też jest spoko. No. Dobra, ja produkuję, musimy mieć więcej łuczników. Wiesz co, ja pójdę na zwiad i zobaczę, co oni mają znowu. Czy jakieś nowe jednostki. O, znowu ma tego latającego typka. Kurde, nie podoba mi się. Bardzo mi się to nie podoba, że oni to mają. Dobra, 150 na kolejnego pracownika. Powiem ci, chyba masz więcej pracowników niż ja. Z tego, co widzę. Pyk, pyk, ulepszam środek. O, dobra. O, jest, dobrze. Bo to będzie cały czas ich zajmowało. Aha. Super pomysł. Ej, oni nie mają Admiros. My byśmy ich ścisnęli teraz, serio. Tak? No dobra, to atak. Atakujemy? Tak. Let's go, dobra. Niech pracują. No. I no, tylu łuczników. A nie, wycofują wszystkie swoje wojska od razu. Ty, oni myślą. Nie. Oni naprawdę. Tak, gościu naprawdę myśli. Nie atakujemy? Nie atakuję. Ja wycofuję wszystkie jednostki. Ja zaatakuję. Nie. Bo mam full jednostek. Nie, bo on samych łuczników. A dobra, jak masz full jednostek, to spoko. Tak, tak. Już nie mogę tworzyć nowych, więc te muszą zostać poświęcone. To ja też w takim razie wyślę swoich łuczników i wiem, co odpalę. Tarczę na twoje. Nie, powinienem tarczę na twoje jednostki odpalić. Ojej, trochę spieprzyłem sprawę. Patrz, on wrócił ich trochę. On nie wie, co robić. Patrz, moi ci atakują, twoi. Tak, ja jeszcze boostuję tych moich łuczników. Nie, oni mogą to wygrać. Nie wydaje mi się. O, nie, oni, tak. Patrz, atakują. O, odpuścił, oj. Ja bym wycofał. Wycofaj na sekundkę i atakuj znowu. No. Dobra, i tak. O, znowu wycofuję. Ty, jakie w ogóle tutaj taktyki nowa taktyka, mają. Nowa meta na wycofywanie. No. Ej, nie, no ucznicy są broken. No znowu na to, strzelają. Twoje zombiaki też sobie pięknie radzą. Dobra, kolejny buścik. Odpalony. 2-0. Ja już nie mogę jednostek tworzyć, musimy to wygrać szybko. No. Ale nie, wygramy raczej. No, zobacz. Te twoje zombie i ten Spartan twój, wszystko po prostu tankują. No. Przez co łucznicy sobie bez problemu rozwalają. No i twoi ci te zombiaki, nie? Też łatwo, sobie ładnie łatwo. Łatwiutko. Jeszcze musimy Admiros wygrać trzecią, bo po pierwsze bardzo krótko w ogóle te mecze trwają. Trzecią przegramy bardzo mocno, bardzo mocno. Szkoda, że rankedów nie ma. Dobra, win. Winek, no co możemy powiedzieć? Ta taktyka jest dobra i to połączenie. Mm-hmm. A to jest w ogóle ciekawe, że w żaden sposób się nie umawialiśmy, że o, ty zrób to, ja zrobię to. Okej, od razu szuka gierki z tego, co widziałem. Dobra. O, w ogóle zobacz, jaki oni mają rating, mają mniejszy od nas. Czyli są słabsi. No, powinni być słabsi, zobaczymy, czy tak rzeczywiście będzie. Będzie. Biorę jednego tutaj gościa, tak, oni złoto mają wydobywać, bo jeżeli masz na przykład jednostki, które wymagają złota, to możesz sobie jednego, znaczy tych pracowników, wiesz, przestawiać, żeby nie wydobywali tego kryształu na początku, bo to nie jest kompletnie potrzebne. Dobra, sobie wezmę cyk od razu i środek kryształ przejmujemy. Dobra. No to jest, akurat ta taktyka jest niestety bez żadnych zmian. Ja od razu wysłałem, wiesz, nawet nie patrzyłem, zrobiłem i wysłałem. Okej, no i to mi się podoba. 280, dawajcie mi więcej kaski. Okej, okay, środek kaska przejęty. Prawie. Dobra, już plus 10 kaski mamy. Zarąbiście. Oni pewnie nie wiedzą, co się dzieje. Jak to? Czemu oni przejęli środek? No. Dobra, drugiego łucznika. Będę miał trzech łuczników. Zanim cokolwiek oni zrobią. Wiesz co? Ty, wysłał już dwóch. Dwóch łuczników wysłał typek. Oj. Powiem ci, że bardzo atakuję. Atakuj. Kupuj czas. Tak. Dobra, pyk. Ich atakują moich, a ty się zajmiesz... No, cofnij. Dobra, swoich. Cofam. Ty, ale no nie sądziłem, że oni dwóch łuczników będą dobra, od razu musimy mieli. Musimy się skupić, bo już żarty się skończyły. Dokładnie. Co jest? No, tylko jeden to, a nie wiadomo, co drugi wysłał. Jakie gold, ten drugi gold, będzie miał gold, rzeczy gold zaraz. Gold niech wydobywają. No, dobra, trzech łuczników mamy już. Może czwartego sobie zarekrutuję i rzucę okiem, ile mają już tych łuczników.
Mam trzech dobra, też łuczników. Wystarczy. Oj, niedobrze, bardzo niedobrze. Potrzebuję witak jednego pracownika, który będzie wydobywał kryształ. Mamy już kryształ, czyli odpalę busa na nasze jednostki, jak będą atakowali. Będzie dobrze. No, ja tu już wiesz, rozkminiam taktyki po prostu, żeby... Ja zrobię, ulepszę środek, żeby też wysyłać jednostki. Tak. To jest jedna z pierwszych rzeczy, którą trzeba zrobić po zajęciu środka. Czyli od razu inwestujesz w to, no i jak później utrzymasz, to już jest zarąbiście. Ja bym wysłał jakiegoś łucznika, żeby troszeczkę ich pognębił, ale z drugiej strony, czy jest sens, czy lepiej się po prostu umocnić tutaj? Chyba lepiej się umocnić, nie? No, wydaje mi się, że tak. No. Nie ma co ich atakować, bo oni mieli łuczników, więc możemy szybko zginąć. No właśnie. A jak trzymamy środek, to mamy przewagę. Ty, jakiś zwiat gościu robi. Latający. Co to jest? A, no już go nie ma. Spadł. Dobra. Upadł niestety. No. Za ile będziesz miał tego boosta na środku takiego? Dwa boosty kupiłem od razu. Za jakieś 10 sekund. Dobra. No jak to już będziemy mieli, to już będzie fajnie. To już możemy coś tam ich kąsać. O, mamy tower bonus trójkę już. Dobra, wezmę sobie, odpalę boostę. To, żeby kolejnych łuczników wysyłać. Ja już tylko tworzę zombie tych łuczników. A tunel masz kupiony? Tak, mam. O, no i super. Już wszystko, kupiłem na początku boosty właśnie i odwrotnie trochę. Dobra. Ej, oni nie mają dużo. Kurde. Nie mają dużo. Dobra, już mam boosta na środek. Dobra. No powiem ci tak, ja pewnie za chwilę wyślę moich łuczników, żeby troszeczkę ich pognębili. Okej. Okay. No, nie musisz nic robić, spokojnie, ja to zrobię solo, bo to jest bardzo bezpieczne. Ja też wyślę, ale nauczyłem się, że można wysyłać pojedyncze jednostki. O, jak? Klikasz na nią i masz mieczyki, że tylko wysyłasz jedną, nie musisz wszystkich zombiaków naraz. Dobra. Ja wyślę trochę, bo ich mam już za dużo, to kilka zginie i będzie miejsce dla nowych, a ich pognębimy w tym czasie. No właśnie, powiem ci tak, z tego co widzę, to udało mi się tak zgnębić, że najprawdopodobniej to wygramy. Aha! Tak, ej, to jest OP połączenie. Odpalam tarczę i boostuję swoje jednostki. I oni mi nic nie robią, a ja ich napierdzielam. Rezystansa se odpalasz, no. Ej, okej, oni już wycofują wszyscy. Dobra, to ja atakuję, żeby też coś zrobić No, żeby nie było. Ale w ogóle jeden atak wystarczy, nie? Dobry. No. To muszą zbalansować to moim zdaniem. Na łuczników jest kontrą ten taki kościotrup z tarczą. Aha. Taki jest jeden gościu, no. Dobra, patrz, Admiros, chronię nasze jednostki, cyk, bańka. Moje już też strzelają. O, widzę. Atakujcie, o. Cała ekipa. Dobra, mógłbym... Oni nie wiedzą, co mają robić, tak? Co jest? Co się dzieje? Czemu nas tak gnębią? Ale dobrze, jeden atak. Jakiś tam zrespili tych demony. No. Czyli to są pewnie też jacyś nowi gracze. O jejku, jakieś pioruny odpalił ktoś. No, co to robi? Co to za nic pioruny? Nie robi. No, nic kompletnie nie robią. Mają niby te latające, widzisz, tych latających łuczników, ale co z tego? Powiem tak, co z tego? Nie przejęli środka i przegrali przez to. Właśnie tutaj naprawdę, ten przejęcie środka daje takiego boosta, bo możesz sobie tam jednostki, wiesz, utrzymywać, a tak to musisz bronić w bazie. Dokładnie. Oj, uda się? No, wysłałem motkę. Poddał się jeden, kurde. No i za chwilę pewnie drugi. Trollfejsa. Tak. Piękny trollfejsik. Dobra, i good luck, have fun. No. Ty też wysłałeś taką motkę. Tak, ja na też. Ej, czekaj, bo gdzie są nasze jednostki? Bo no, zginęły. Czekaj, bo my nie rozwaliliśmy statuły im, Admiros. No nie, jeszcze nie. No jeden HP. Ale już spokojnie. Jest twoja ekipa. Będzie. Uda się? No, bicie. Jest. Jest wygrana. Po wielkich męczarniach udało się to wygrać, także niepokonana taktyka. 3 zwycięstwa. Jeszcze otworzę na szybkości skrzyneczkę. Zobaczę tylko, czy może dzisiaj szczęście mi dopisze i dostanę coś innego niż bezużyteczne motki. Uwaga. I... okej. Okay. Co dostałem? Kolce dostałem! Będę mógł sobie tam zmienić, to jest naprawdę spoko. Skiny do kolcy? No, takie fajnie. Skiny do kolców. I oczywiście bezużyteczne emotki.